Mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Gdy bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie zbawić wierzących. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset i 21 werset. Krzyż jest zbyt wielki, by go zrozumieć. Nie ma nic innego takiego jak krzyż. Stoi on w całej swojej samotnej wielkości i wspaniałości w centrum wieczności. Jest to cud dla każdego inteligentnego stworzenia, ponieważ na nim wypisane jest nie tylko zło i nienawiść upadłych istot, ale także dobroć i miłość Boga. Z cieni przeszłości widzimy ją w całej jej jasności i czerni, wierności i zdradzie, sprawiedliwości i grzechu, współczuciu i okrucieństwie, miłości i nienawiści. W jej świetle zapisane jest serce nieba i możemy odkryć najgłębsze pokłady zła. W świetle krzyża zapisane jest serce nieba i możemy odkryć najgłębsze pokłady zła. Jest tam atramentowe morze ludzkiej winy, ale także niepokalany ocean łaski. Nic innego z przeszłości nie może się z nim równać. Nie może też powstać w przyszłości nic, co mogłoby z nim rywalizować. Rozmyślając o nim, widzimy największy grzech, jaki kiedykolwiek popełnił człowiek, ale także najpotężniejszy przejaw nieskończonego miłosierdzia Bożego. Człowiek został tam poddany próbie w całej swej moralnej istocie i tam współczucie Boże rozbrzmiało w całej swej ogromnej głębi. Krzyż jest miejscem, gdzie wrogie, upadłe stworzenie podnosi bezbożne ręce i uderza ze śmiertelnym zamiarem, ale gdzie Stwórca odpowiedział niewypowiedzianą i nieskończoną miłością. Tam widzimy niegodziwości niemożliwe do przekroczenia przez człowieka, ale także dowody łaski, których sam Bóg nigdy nie mógłby powtórzyć. Samo niebo nie jest wystarczająco obszerne, aby objąć całą miłość, całą łaskę i całe miłosierdzie, które zostały wyrażone tam na Golgocie. Jak to ktoś gdzieś powiedział, ludzka myśl jest tu zdezorientowana, jest to zbyt wielkie, aby to pojąć. Mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Gdy bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie zbawić wierzących. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset.